Trafiamy do województwa podkarpackiego, do Woli Komborskiej, gdzie na skraju lasu i wsi w obrębie Parku Krajobrazowego znajduje się agroturystyka Małgorzaty Jachimowskiej. To zakątek z widokiem na Pogórze Dynowskie, z dala od miejskiego zgiełku, gdzie goście witają alpaki. W końcu pani Małgorzata nie bez przyczyny jest nazywana alpaczą mamą. Jaka jest pani historia w tym miejscu? Historia jest dosyć złożona, bo to nie jest tylko moja miłość do przyrody, do zwierząt, tylko też taki wątek dramatyczny, który zdarzył się kilkanaście lat temu. Miałam wypadek na nartach, uszkodziłam sobie prawą rękę dosyć poważnie i moje życie zawodowe było pod znakiem zapytania i zaczęłam szukać alternatywy. No i tak chyba zupełnie przypadkiem wpadła mi w ręce gazeta z alpakami. Jedna z pierwszych chyba wzmianek o tych zwierzętach w Polsce. I dla mnie to było po prostu jak grom. No i tak się zaczęły poszukiwania. Poszukiwania miejsca, w którym można by połączyć życie zawodowe jeszcze w jakimś może zmniejszonym zakresie i to, co zawsze mi gdzieś chodziło po głowie, czyli bycie blisko natury i zwierząt. Dlaczego Podkarpacie? I tu też nakłada się kolejny wątek na to wszystko, bo ja po wypadku, w którym no, straciłam właściwie możliwość samoobsługi na bardzo długo i opieki nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Kiedy tylko wróciłam do jakiejś już takiej w miarę dobrej formy, zaczęłam jeździć konno. I zaczęły się wycieczki właśnie po takich miejscach z możliwością jazdy konnej i zaczęliśmy przyjeżdżać w Beskid Niski. No i tu zakochałam się w tych terenach. Te domy są wyjątkowe. Czy Państwo je budowaliście, czy przenieśliście? Bo widać po nich wiek, klimat. Tak, to są wszystko stare budynki, albo może bardziej stary materiał na domy, bo domy są przenoszone. One dostały u nas drugie życie. Kupiliśmy kawałek pięknej łąki i teraz wszystko, co tu Państwo widzicie, to jest efekt naszej pracy tutaj. Widać tutaj artystyczny zmysł, kobiecą rękę, że to tu jest tak, jak Pani sobie wymarzyła, bo jest bardzo klimatycznie. Tak jak sobie wymarzyłam i tak jak sobie wymyśliłam, tak jest właściwie w każdym detalu. Nie jest to tylko moja zasługa, bo to jest efekt pracy architekta i stomatologa, ale tak, staraliśmy się, żeby nie było udawania. Żeby nie był stary dom z plastikowym oknem, żeby nie był stary dom z panelem na podłodze czy z jakąś sztuczną firanką. Wszystko jest naturalne, wszystko jest autentyczne. W agroturystyce w Woli Komborskiej można nie tylko udać się na takie wyprawy, ale także zamieszkać w klimatycznych domkach i po prostu odpoczywać. Ilu członków ma Pani alpacza rodzina? Alpacza rodzina w tej chwili nasza liczy sobie 18 członków w różnym wieku. Każdy ma pewnie swój charakterek. Każdy ma swój charakterek, każdy jest inny, mimo że stado mamy białe, to Chodź. Każda jest inna, każda jest do odróżnienia. Po chwili dłuższej obcowania z nimi można je wszystkie rozróżnić, każda ma imię. To jest Antoś, a to? A to jest Valentin. Valentin. Czyli Waluś. Chodź, Antoś, chodź. One lubią takie spacery? Różnie. Wszystko zależy od pogody, bo jeśli nie ma jakiegoś wielkiego upału i nie ma uporczywych owadów, które je bardzo męczą, to tak. Specjalizacja oferty turystycznej na obszarach wiejskich daje możliwość realizacji pasji takich jak jeździectwo, wędkarstwo, grzybobranie czy też inny rodzaj aktywnego wypoczynku, który staje się coraz bardziej popularny w polskim społeczeństwie.
Na koniec 2020 roku liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosiła blisko 8 tysięcy. Największa ich liczba znajduje się w województwach małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Zainteresowanie ofertą gospodarstw agroturystycznych z pewnością będzie zwiększać się dzięki kilkuletniemu już projektowi informacyjno-edukacyjnemu Odpoczywaj na wsi, zainicjowanemu i koordynowanemu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku, oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Projekt skierowany jest przede wszystkim do Polaków z większych i średnich miast, nie mających kontaktu z obszarami wiejskimi, a szukających na imprezach turystycznych niestandardowych form na spędzenie wolnego czasu.